kolejnym dniu pobytu wypływamy na wysepkę Plazas. To niewielka wyspa o powierzchni 13 hektarów, podzielona kanałem morskim na część północną i południową. Zwiedzający mogą przebywać tylko na części południowej. Jest tu kolonia uchatek galapagoskich, licząca około 1000 zwierząt. Uchatka galapagoska jest najmniejszą spośród południowych gatunków uchatek. Samiec mierzy około 1,5 metra i waży 64 kg, a samica ma 1,20 m i waży 24 kg. Żyje około 20 lat. Na wyspie rosną drzewiaste opuncje oraz porastają ją sukulenty, rośliny zdolne znosić długie susze. W porze deszczowej są zielone, a w porze suchej stają się pomarańczowe i czerwone. Jest tu kilka odmian legwanów lądowych, różniących się ubarwieniem, wielkością i kształtem. Ptaki niemalże nie reagują na bliską obecność przechodzących turystów. Liczne ptaki gnieżdżą się na klifie wznoszącym się 25 metrów nad poziomem wody. Na kanale nasz wycieczkowy stateczek, a za kanałem północna część wyspy Plazas. Uchatki galapagoskie spędzają na lądzie 70% czasu, to jest więcej niż inne gatunki uchatek.